Jestem teraz na zamkniętym pokazie, gdzie zagram pierwszy raz w The Crew Motorfest. Zaczynamy! Welcome to Hawaii, everyone. Look alive. You're at The Motorfest. A, drifty, okej. W ogóle wyspa wygląda na ogromną, nie? O, jest nowy ten, nowy... Ten koncepcyjny Lambo. Supra. A chyba Sian był, nie? Przez chwilę. Jaka Supra, jakieś światła miała w ogóle, ty. Okej. Okay. Motorfest to chyba inna nazwa na Festival Horizon, no nie? Coś tak czuję. Gather up, everyone. Photo time. Aha. All right, everyone, settle down. I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR, and I'm here to get you up to speed. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. Koncepcyjne Bugatti. Toyota Tacoma. To the super customized. It's a Motorfest brand. Ciekawy jestem offroadów bardzo. Zaraz zobaczymy. Celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. Here, let me show you. This playlist is a unique Motorfest experience. It's made in Japan. O, jedziemy już. Czekaj, sterowanie mi nie działa. O, dobra, zadziałało. Ja gram teraz na takiej sesji zdalnej i nie mam tej gry na moim komputerze. I troszeczkę mam opóźnienie w sterowaniu, ale no coś jak Nvidia Shield chyba to się nazywa, nie? Chyba tak, Nvidia Shield, nie, to takie granie zdalne. I trochę dziwnie mi się jedzie. O, widzieliście te światła w Suprze? Fajnie to wygląda. Jakieś smoki, ty. Tak myślę, smoki są japońskie, czy bardziej chińskie? Okej, mamy nitro. W ogóle zobaczcie, zegary są po lewej stronie, a mapa po prawej. W Fordzie jest odwrotnie, nie? Jakiś smok. Fajnie to wygląda, te refleksy. Zobacz. O. Okej, grafika nie wygląda źle, no nie? Ale czuć, że to jest The Crew, prawda? Chyba nie jest aż taka dobra jak w Forzie. Taka, wiesz, super szczegółowa, ale wygląda to dobrze. Zobaczmy kokpit w ogóle. Okej, chyba całkiem spoko, nie? Jeszcze później włączę jakiś widok z kokpitu w innym samochodzie. Teraz chyba będziemy mieli taki przedsmak kilku konkurencji, no nie? O, będą jakieś góry. No, ciekawe. Ale w ogóle zwróciliście uwagę, jak duże jest miasto? O. Ty, od razu jest hammer elektryczny. Wow.
i tak kokpit wyglądał i co powiecie na to? O! Taki ciemny, nie? W porównaniu do Forzy. Też ten ekran środkowy jest nieaktywny. Lusterka nie działają. Ale wiesz, to jeszcze jest wczesna wersja, może to tam poprawiają później, dodadzą różne rzeczy. The island becomes your playground. Total freedom becomes your creed. O, ale ładny widok. Nie no, grafika jest sporo lepsza niż w Deckru 2, to trzeba przyznać, prawda? Ładnie to wygląda. I jump. Wow. A kurde, wiecie co? Vibe zupełnie jak z Forza Horizon, kurde. Strasznie, nie wiem jak wy. A po offroadzie chyba nie mamy takiego jakiegoś hardkorowego błota jak w SnowRunner, no nie? Tylko... O, fajnie to wygląda. Widzieliście jak w Hammerze pracowało zawieszenie? Ładnie. Okej, tu się trochę poodbijaliśmy. I cyk, i dojechaliśmy. I teraz następna akcja chyba będzie. Wow. Fajnie wygląda Bronco bez tego dachu, no nie? Sama taka rama, fajnie. Improvisation. But the next playlist is all about the competition. Okej. Okay. Ja chcę zobaczyć jak błoto wygląda. O. This one is for the pros. Jakieś futurystyczne wyścigówki? No, zobaczcie na spoiler z tyłu. Wow, co to jest? O, ruchomy! Ej, patrzcie na pasek na górze. Zużycie opon. ABS, ESP, TS, TCS. Czyli chyba takie standardowe wspomagacze mamy póki co. Okej, okay. Zjeżdżamy do pit stopu. To jest nowa rzecz w ogóle w Motorfestie, już o tym czytałem. Że tutaj trzeba będzie na tego typu wyścigach wymieniać sobie opony, żeby mieć lepszą trakcję. To coś nowego w arcade'ówkach, no nie? A wiesz, taki wstęp do powiedzmy jakichś bardziej poważnych gier wyścigowych jak F1, czy może jakiś motorsport. Albo Gran Turismo, nie? O Jezu. O, kurde. Ty, ale na trawniku? Czuć tą zmianę w prowadzeniu znacznie, dużo bardziej niż w Fordzie czy w Deckru 2. O, tu się coś zlagowało. O! Czyli będziemy mieli też takie w Deckru to się nazywały chyba zawody Apex albo coś takiego? Nie, to chyba w Forzie. Kurde, myli mi się to już, ale nieważne no. O, Bugatti. Vintage Garage. A playlist for the car aficionado. Porsche. Miura? Nie, Miura to chyba była. O, Cobrą jadę, super. O, ej, patrzcie na zegar! Nie ma mapy! O, co tu się stało, ty? Czy zahaczyłem pobocze i... No nie, zaraz jeszcze to przetestuję. O. Jak buja gnojem, ty! O. Ty, ale, ciężko się mi naprawdę utrzymać, fajne. That's the power of Vintage Garage. Dobra. A taste of an age where there was no nitro to boost you and no... A właśnie, nie ma nitro, faktycznie. Ty! Co to było?
Czekaj, jeszcze raz muszę na pobocze zjechać, bo tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Weźmy sobie widok z kokpitu na chwilę. O! Ty! Ale się mocno samochód destabilizuje, jak zjeżdżamy na pobocze. Ale fajnie. Wiesz, w Fordzie jak zjedziesz sobie na pobocze lambem czy tam coś, to nie ma jakiegoś, wiesz, dużego stresu, nie? A tutaj różnica była spora. So, out with the old and in with the new, they say. The next playlist is... Tak, ja widzę, że tutaj będzie dużo opcji tuningowych, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny samochodów. O! To jest... Ach, zapomniałem nazwy, to jest to nowe Lambo. Czekaj, jak ono się nazywało? Kurde... You knew what this playlist was gonna be. Some of the most recognizable car designs in existence at your disposal. Okej, tutaj już mamy normalne zegary, no nie? O, jak fajnie wygląda. I ten tył. Jaki widok. O! Kurde, aj! Niepotrzebnie się rozglądałem. Okej, przyjrzyjmy się tej furce. Nie mam takie poważne zderzenie, ale zobaczcie, uszkodzeń nie ma jakichś dużych, nie? Póki co. Fajnie wygląda ten tył. W ogóle to jest hybryda. Ło, ej, ale fajny. Fajny efekt, jak ten. Jak skończyło się nitro. Ale teraz nie miałem tego efektu, takiego jakby bulgotania. Dawaj. Like some of these cars. It's like a speed race through the story of Lamborghini. One of power and innovation. O, to jest fajne. O. Ej, spoko wygląda to auto. Nie ma go jeszcze w Fordzie, no nie? The roster of these legends was a rare privilege. A privilege Motorfest graciously gave me. And now, it's your turn. Ty, prawie 4 paki, ładnie. Ło, fajnie to wygląda. Nie no, grafika jest dużo lepsza niż w The Crew 2, nie ma o czym mówić, ale do Forzy... A, jeszcze brakuje, co? To jeszcze nie jest to. Ale tutaj liczę na to, że będzie lepszy gameplay niż w Forzie Horizon 5, dlatego że grając w The Crew 2 wiem, że tam trzeba było naprawdę dużo się postarać, żeby zdobyć jakieś super furki. No powiem ci, wygląda to dość ciekawie. A, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że będzie tutaj dużo ciekawie, jeśli chodzi o gameplay, o samą taką rozgrywkę, ale no, grafika trochę odstaje mimo wszystko, nie od razu to widać na gameplayu. Mimo wszystko liczę na to, że no będzie ciekawie, że przede wszystkim ciężej będzie zdobyć jakiś tam ciekawy samochód i tak dalej, i tak dalej. No kurde, nie mogę się doczekać. Ciekawe, kiedy premiera będzie. Dzięki wam, że byliście na tym odcineczku. Czekajcie na następne z The Crew Motorfest. Trzymajcie się. Hejas!